Ach, jakbym sobie coś zobaczył, żeby tak się pośmiać i żeby tak nie było mi smutno i żeby ten świat stał się znowu kolorowy. To co? Wiem. Neby dadzą mi radochę! Neby dadzą mi radochę! Pyk, kochani, memy dały mi radochę, jedziemy z tym tematem. Memy dzisiaj w głównej mierze, bo oczywiście na karty na czasie też sobie zajrzymy, bo tak jak mówiłem, zmieniamy trochę formułę i będą i memy, i na czasie, ale tutaj będzie dużo mniej tego kurwa na czasie, a więcej memów z grupy z dupy Nators, czyli z grupy, która jest na Reddicie. Jeżeli ktoś jest na Reddicie, wbijajcie, na razie jest nas 1300 osób, bo tu trzeba się zarejestrować, bo to nie jest takie proste. Przypomnę, że jest to cykl HAHO, który pomaga w walce z rakiem i te pieniądze, które są z AdSense w ciągu tygodnia, to wpłacamy na Fundację Walki z Rakiem. Najprawdopodobniej w tych kurwa miniaturkach na czasie będzie Hot 16 Challenge, bo to kurwa epopeja, saga dalej trwa, moi drodzy. Saga Andrzeja, Andrzeja w głównej mierze trwa dalej. No to lecimy. Najpierw memy z dupy Nators. Pyk. 8-letni ja po wzięciu jednej z gazet taty, którą chował przed mamą. Borno. Mój tata nie chował przed mamą, bo razem z mamą oglądali te same gazety, tylko że były po niemiecku i tam panie sikały na siebie. Panie i panowie wąsaci tam byli i panie wyglądały też jakby były trochę wąsate. Pamiętam te gazety i kasety, gazety i kasety. Tata mi nagrał na Terminatorze pornosa kiedyś, na końcówce. No kurwa jesz, jesz w autobusie. No ciekawe, ciekawe czy ma bilet. Debilu, przecież on nie ma pieniędzy. No kurwa wiem, wiadomo, że nie ma, ale może ktoś mu kupił. Zostawcie go, co on wam kurwa zrobił? No co wam ten jesz zrobił? Mi się przypomniało kiedyś, że uwierzyłem znowu w ludzkość. Miałem taki moment kiedyś wiary w ludzkość, wsiadałem do autobusu, wiedziałem, że nie mam biletu, kioski były zamknięte, u kierowcy nie można było kupić i tak siedziałem i sobie myślę, kurwa, dostanę, na pewno przyjdzie kanar i mnie spisze. I taki gość do mnie podszedł od tyłu, no wiadomo, że od tyłu, podszedł do mnie gość od tyłu, poklepał mnie po ręce, dał mi swój bilet i wyszedł, nie? Ja sobie wtedy pomyślałem, Boże, jacy ludzie są dobrzy! YouTuber. Więc tak, byłem introwertykiem i bardzo nieśmiały przez całe życie, także YouTuber. No to pasuje do Georgiego 100%, to jest Pink Guy, czyli postać, w którą Georgie się wcielał wcześniej, kiedy jeszcze był jako George Miller, czyli jako Filthy Frank i jako Pink Guy. A potem został Georgim i jest teraz gwiazdą i śpiewa smutne piosenki o introwertyzmie. Ostry cień mgły, przeciwłupieżowy szampon, klasik do włosów suchych. No myślę, że Andrzej ewidentnie sobie swoje włosy takim szamponem napierdala. Już czas na twoje gryzienie jaj o 18:00, tak kochanie? Co jest grane, kurwa? Przecież to jest lew, dlaczego ta lwica go gryzie w dżondra, o co chodzi? Dlaczego on jest taki smutny i ma twarz taką jak Kratos trochę? Z powodu kwarantanny delfiny wróciły do kanału w Wenecji, tymczasem w miejscu katastrofy Titanica. DiCaprio, za stary! Pisz patriotyczne poematy, nie pojedź na powstanie, bo się cykasz. Bądź hejtowany za brak patriotyzmu. Mimo gruźlicy pojedź na powstanie. Mickiewicz Słowacki. Teraz mi się przypomniał piosenka Kaczmarskiego Jacka o Mickiewiczu. Tu wiesz, Adam, dni szereg, spędził w piekle rozterek. Czy powstańcze zaślinić majatki, czy... Gdy rządza się pełni w romantycznej scenerii, wybrać raczej ramiona mężatki. Tak było z Mickiewiczem, ruchał się po prostu z jakąś babą zamiast pójść na powstanie, ale napisze o powstaniu. Wifon, ostry cień mgły. Tak, słuchajcie, ostry. Z Wifona wszystkie te zupki chińskie smakują kurwa identiko. One mają smak albo ostry, albo łagodny, albo ostry, albo w chuj ostry. To są smaki Wifona. Kiedy jesteś w starożytnej Grecji i piorun trafił gościa, któremu wisiałeś kasę, bardzo dziękuję Zeusowi. Jak widziałem, jak Andrzej Duda robi te podziękowania, to jak on mówił bardzo dziękuję Zeusowi, to sobie myślę, jak kurwa w katolickim kraju dziękujesz Zeusowi? O co chodzi? Co za pogańskie kurwa wierzenia? 12-letni ja przymierza spodnie na bazarze, sprzedawca. You are breathtaking. Oni są ci najczęściej z Wietnamu albo z Chin, ci sprzedawcy. O, o to dobrze wygląda. Tak, tak jest, naprawdę. Korwin Król, napletek istnieje, rabini. No tak, w ogóle Korwin, pozujący z bronią, kurwa. Śpiewa o wieszaniu kurwa socjalistów, ma kurwa karabin, noże i tak dalej i się dziwi, że YouTube mu ukrywa film. Nie pytają cię o imię, walczą z ostrym cieniem mgły, co ty bredzisz, głupi chuju, nie rozumiem ani krzty. To jakby Andrzej Duda był Eminemem w 8 mili, 100%. Konduktor, dzieci do lat 7 jeżdżą za darmo, ja. Szkoda, że mam już 8 lat, moja mama, no pojebany. No kurwa pojebany. Ja też chyba miałem taką sytuację, że dzieci do lat 7 są wpuszczane za darmo i ja mówię, ale mamo, ja mam 8 lat, nie? A mama, ja pierdolę, co za kurwa debila urodziła. Bo chcesz, wiesz, pokazać, a ja mam więcej, nie? O co chodzi? Ty wyekspiłeś
Geralta na 40 level i wpierdalasz się na kozaków gniazdo utopców. Grzegorz Braun, kurwa. Kościół, szkoła, Nilfgaard. Kiedy widzisz, jak ktoś łamie prawo Oma, zrodzicie się to. O Boże! Jaki fizyczny żart! In Poland we don't say steatoda bipunctata. We say zyzuś tłuścioch and I think it's beautiful. It is beautiful, it is. No dobrze, to teraz memy, które ja wyselekcjonowałem, moi drodzy. Dwa słowa o chipowaniu ludzi. Jebni się w łeb, mamy za dużo miejsc w kraju, gdzie brak zasięgu komórkowego, a internet to w ogóle sci-fi. Jak niby cię będą kontrolować przez te chipy? Poza tym na chuj ty komu się przydasz, serasz w drewnianym kiblu z dziurą w podłodze? Jak mieliby tobą sterować, żebyś dupy nie wytarł? Czy jak zwykle rąk nie umył. O tym samym sterowaniu ludźmi. Kurwa, najgłośniej krzyczą ci, którzy są na chuj nikomu niepotrzebni. Ale kurwa, nie, nie będziesz mną sterował! Dobrze to sobie wymyślił, już dawno nie przypuszczał, że ludzie aż tak szybko łykną to, co się im powie. Bill Gates grozi, nadciąga drogi bacik i zapowiada 14 miliardów buchów. Buchan, kurwa, o to chodzi, nietoperz z Buchan. Wiecie, otóż Bóg nie istnieje. No słuchajcie, no szachmat, kurwa, wszyscy. The homeless guy outside McDonald's watching me buy 8 cheeseburgers after I said I didn't have any money. To na stacji benzynowej tak mam najczęściej. Podchodzą do mnie te lumpy, kurwa, takie i mówią, że daj panie, tutaj... A ja mówię, nie mam nic, nie, idę i kupuję mnóstwo rzeczy i kupuję piwka i w ogóle wszystko. No, nie miałeś. A ja mówię, kartą płacę, kurwa, co masz? Czytnik, kurwa, karta, on ma. Lekarz po 2 godzinach oglądania filmików na YouTube o tym, że nie ma koronawirusa. O kurwa, nie miałem racji. Tak jest, słuchajcie, tak jest, ale naprawdę oni nie mają racji. Jan Kochanowski gotując dla Urszuli versus Hani. Wielkieś mi uczyniła pustki w domu moim, moja droga Urszulo, tym zniknieniem swoim, a ty Hania srania dupania. To jest tren o Hani. A to jest Izak na kwarantannie. Dziwię się, że nikt tego tak nie podpisał, ale to powinno być i podpisane. Izak, 75. dzień kwarantanny. Młodzież kiedyś, punki, hip-hopowcy, emo, goci. Młodzież dziś, Mixon, ekipa Free za benzowraki i onaniści. Kto to jest Mixon? Kurwa, ja sprawdzałem, to jest jakieś dziwne coś, ale ekipa Freeza wiadomo, benzowraki, czyli achusy i tak dalej, onaniści, to nie wiem, kto to jest, ale Mixon, że ja niby jestem. Znaczy nie, no bardzo śmiesznie, bardzo mnie to cieszy. Jeszcze wzięty kadr z pierwszego odcinka z dupy, bardzo mnie to cieszy. Kochanie, proszę, minął miesiąc, od kiedy powiedziałeś jakiekolwiek składne zdanie. Sperma, weed, śnio, Star Wars, jarany ork, dziodzio, seks, sek, fiutoglut, wbitka, szkitka, trawka w sracę. Co za chore gówno. To jeszcze przelecimy sobie szybciutko po karcie na czasie, zobaczymy, co tam się ciekawego dzieje. Murcik z Hot 16 Challenge, 2 miliony wyświetleń w 2 dni. No dobra, ale ładny kadr, podoba mi się ten Hot 16 niepotrzebny, podoba mi się kolorystyka tutaj, że wszystko jest takie żółto-pomarańczowe, wyróżnia się na pewno. Roxana Węgiel, no jak węgiel, to wiadomo, że czerni biel, kurwa. Czy Roxana Węgiel też jest z tymi górnikami wszystkimi zarażona, zakażona tym koronawirusem? No nie sądzę. Widzicie? Sprawdźcie, czy rząd was nie oszukuje. Łukasz Lotek Lotkowski, no jest to taka miniaturka po prostu... Bardzo brzydka. Lotek, muszę niestety przyznać, chociaż jest na trzecim miejscu na czasie, bardzo dobrze. Tak patrzy się w kamerę. Oczywiście obramowany na biało, napis paskudny. No nie jest to dobra miniaturka, ale jak widać nieważna miniaturka, ważna treść, wiadomo. Rezi, brzydka 16 challenge. Brzydka 16 i tak wysoko, no bardzo dobrze. Też kolorystyka tutaj fajnie wygląda. Rezi wygląda jak pole rzepaku na tle jakiegoś innego pola. Nie ma tutaj napisów, bardzo spoko. Frix nie ma takiej klasycznej miniaturki Hot 16-owej, ale to co robisz jest niebezpieczne, zejdź z tego, bo umrzesz. Kacper Bloński, Hot 16 challenge. I też nie wiadomo, że to jest Hot 16, wygląda jak jego nowy po prostu jakiś klip. Białe tło, ale też nie do końca, bo jest taka lekka kaszeta, zauważcie, u góry i na dole. I pokazuje jeszcze na siebie, taki zły jest, groźny. Natalia Schroeder w pokoju, wygląda to jakby to kręcił Kłebo, bo pewnie to Kłebo kręcił i ona przygotowuje tutaj posiłek. Wiadomo, że trzeba... Sama miniaturka wygląda jak wycięty kadr, a nie jakby przemyślana miniaturka, ale może to też dobrze, może to też właśnie dobrze. No na pewno lepiej niż Cleo Hot 16 Challenge. Cleo poleciała takim klasykiem typowym, czyli różowo, fioletowo, niebiesko, tak jak właściwie wszyscy, tak jak też ja, więc... Jojo Hot 16 Challenge. What the fuck? Szczerze mówiąc, gdybyś dał kaszety, na miniaturkę byłoby o wiele lepiej, a tak jest, po prostu to wygląda jak jakieś lifehacki. Mixer, brzydka 16 Challenge, mixer i tutaj ciekawy zabieg, bo mixer jest podświetlony normalnie i jest pomarańczowy,
pomarańczowo-różowy, a z tyłu jest zielone tło, więc jest to oryginalne podświetlenie miniaturki, bardzo spoko. Baragi totalnie nieoryginalnie, jakby Hot 16 Challenge 2 na żółto. Ta miniaturka po prostu nie wyróżnia się na tle innych, a jest w pizdę po prostu, no. Brzydka 16 Challenge, Jay Dabrowski, z miną taką, no sorry, skiepściłem. Grubson Hot 16 Challenge, no i tu jest też wyróżniająca się miniaturka. To jest znak obrażający samego siebie. To jest taki znak, Anglicy używają takiego znaku i on sam siebie obraża tutaj. Dokładnie o to chodzi. Podoba mi się tło, które tutaj jest, te żółte tło po całości z tym czarnym napisem. Ładnie, symetrycznie to wygląda i wygląda to estetycznie. No Jacob, rzeczywiście brzydka miniaturka, brzydka 16. Sylwia przybierz taka trochę przygarbiona, nie wiem czy ją ten Jaś Dąbrowski tam tyra, a nie, ona jest mamą, dlatego. No na pewno jest to ładniejsza miniaturka niż miniaturka Jasia. Natalia Kukulska tutaj dosyć odważnie Hot 16 Challenge, kaszety i jest bardzo czerwono, bardzo pomarańczowo. Podoba mi się ta miniaturka, szczerze mówiąc. Naprawdę podoba mi się z tych wszystkich miniaturek, które były do tej pory, ta mi się chyba najbardziej podoba. Dla pieniędzy. Nie wiem, kurwa, Paweł, skąd ty wziąłeś ten font, ale jest przepastudny, kurwa. Takie złoto, ale taki nawet nie złoto, tylko taki piryt, takie... Złoto głupców. Ale wygląda to całkiem okej, ja bym kliknął. Haha, ksiądz Jakub Bartczak wygląda jakby właśnie dochodził, kurwa. Wygląda trochę jak Tede. Jak Tede, który byłby młodszy troszeczkę i właśnie... Dochodził, kurwa, na maszt 5G. Podoba mi się ta miniaturka, podoba mi się odwaga tej miniaturki. Naprawdę, moim zdaniem najlepsza. O, 1.8L, o 16 Challenge 2. Ile dałbym, by zapomnieć? Ej, można zrobić tak, żeby każdy dostał rufis. Każdy w Polsce dostał rufis. Zapomnijcie o tamtej piosence, którą zrobiliśmy, please. Zacznijmy wszystko od nowa. Tak to trochę wygląda. Słuchajcie, no to powiem wam tak. Memy zobaczyliśmy, miniaturki zobaczyliśmy. Z tych miniaturek powiem wam, że najbardziej mi się podoba miniaturka księdza Jakuba Bartczak. Ksiądz Jakub Bartczak. On mi zrobił dzień. Ta miniaturka mogłaby być memem. Aż nie powiem jakim. Jakubie Bartczaku, kochany księżulku, zapraszam cię do wspólnego MDMR-a w najbliższym czasie, jeżeli będziesz oczywiście chciał. A my kończymy dzisiejszy odcinek. Żegnam się z wami. Trzymajcie się. Pa.